Na targach w Kielcach jesteśmy już chyba od ponad 10 lat. Jak zawsze prezentujemy na tym nasze szerokie portfolio odmian. Przede wszystkim są to odmiany kukurydzy, ale także zbóż oraz roślin strączkowych. Jak na tą chwilę największym zainteresowaniem cieszą się odmiany kukurydzy. Wielu rolników nie zakupiło jeszcze materiału siewnego. Pytają także o nasze flagowe odmiany zbóż. Są to odmiana pszenicy zimej Belissa oraz jęczmień jary Rubaszek. Chciałbym też dodać, że jęczmień jary Rubaszek na tych targach został nagrodzony złotym medalem za swoje walory. No przede wszystkim jest to wysokie plonowanie. W ostatnich 2 latach w PDO zajął odpowiednie 1. i 2. miejsce. Ponadto cechuje go to, że zgodnie z listą opisową odmian coborowską jest to odmiana o najwyższej sztywności źdźbła, dodatkowo najwyższej odporności na rdze jęczmienia. Pozostałe parametry, jeśli chodzi o odporność chorób, są również na bardzo wysokim poziomie. Drugą z odmian zbóż, którą rolnicy się interesują, pomimo że nie jest to akurat sezon zasiewu zbóż ozimych, jest to pszenica Belissa. No i ją z kolei cechuje również bardzo wysokie plonowanie, bardzo wysoka zimotrwałość, która została podniesiona po wymarznięciach 2016 roku z 4,5 na 5. Ponadto również cechuje ją wysoki status zdrowotny. Jeśli chodzi z kolei o odmiany kukurydzy, rolnicy najczęściej pytają o nasze flagowe odmiany. Jest to Rosomak, Podlasiak, Tonacja, Kanonier, Pogoria, Popis.